Cześć moi drodzy, dzisiaj moim i waszym gościem jest Emil Różewski. Cześć Emil. Cześć, witam wszystkich. Przede wszystkim Emil, dawno tutaj nie mieliśmy okazji w ogóle porozmawiać. Gdzieś tam zniknąłeś z tego MMA na jakiś czas. Powiedz mi, co się działo w tym czasie u ciebie? Co się działo? Wszystko zaczęło się, że pod koniec zeszłego roku startowałem na zawodach grapplingu. To było, wiem, że w Radomiu startowałem na zawodach chyba Dragon's Den Cup. I to były zawody, na których niestety została wyciągnięta na moim kolanie skrętówka, taka dosyć poważna, bo był huk na sali. No i od wtedy zaczęło się sypać mniej więcej moje zdrowie, że wtedy leczyłem sobie to kolano, ale oczywiście nie miałem zabiegu, bo jakoś nie chcę poddawać swoich kolan pod zabiegi, bo też wiem z własnego doświadczenia, że koledzy są po operacjach, no ale te kolana dalej im się sypią mimo to. Dobra, zacząłem rehabilitować tą nogę, myślałem, że wszystko jest w porządku, lecz nie było w porządku, znowu mi się ta noga rozwaliła. Później był pomysł, żeby wystartować w Mistrzostwach Polski w boksie, czyli robiłem samą stójkę. Z tym też miałem ciekawą sytuację, bo tam pamiętam, że miałem zrzucić wagę do 81 kg i tam była codziennie waga z rana, tam jak tak jest na Mistrzostwach Polski seniorów. Tam pojechałem na zawody. To chyba była sobota, chciałem się zgłosić na zawody i dojechałem tam na zawody i powiedzieli mi, że jest taka informacja, że proszę się teraz zważyć, proszę wejść na wagę, proszę się zważyć. A ja powiedziałem, jak to? Przecież ja dostałem informację w mailu, że waga jest dopiero w poniedziałek, że to przed każdym startem danego dnia masz wagę. No i powiedzieli mi, że zasady się zmieniły, tak i siak, a ja wchodzę na wagę, tam ponad miałem 2 kilo do zrobienia, proszę pana, ma pan godzinę, żeby to zrobić, albo tak, albo pan startuje, albo nie. Co jest najlepsze, że to było pod Szczecinem, pojechałem tam 600 km prawie, przygotowywałem się 2 miesiące do tych zawodów i się zdenerwowałem, nie zrobiłem tej wagi, co najlepsze, miałem noclegi tam poopłacane, wszystko na cały tydzień. I trudno, no nie udało się wystartować i wróciłem z powrotem do Warszawy, czyli zrobiłem trochę kilometrów, no i tak niestety mój start w boksie wyglądał na Mistrzostwach Polski, czyli waga, niewiele zabrakło, forma była, no niestety nie udało się wystartować. Czyli tak to mniej więcej, czyli o co chodzi, cały czas po prostu byłem w sztosie, cały czas trenowałem, to nie tak, że miałem przerwę i nic nie robiłem, tylko po prostu starałem się wzmacniać te płaszczyzny po prostu, które mogłem. Miałem kontuzję kolana, wzmacniałem po prostu stójkę. Na dzień dzisiejszy kolano jest już w dobrym stanie i w wakacje właśnie postanowiłem, że wracam do MMA i po prostu zacząłem walczyć. Dostałem propozycję w wakacje właśnie od DFN, żeby zawalczyć u nich i wróciłem do WCA. I zacząłem tam się szykować. Czuję, że jestem w bardzo dobrej formie i dam bardzo fajną walkę. I kolejna jeszcze rzecz, która właśnie mnie skłaniała do tego, że tak długo wracałem do sportu, bo otworzyłem w zeszłym roku już uczniowski klub sportowy o nazwie Mały Wojownik. Cieszę się, że już w tym klubie jest ponad 150 dzieci, czyli mam bardzo fajną frekwencję, mamy bardzo dużo filii. Teraz ten klub poszerzam, czyli mamy jeszcze dodatkowe filie, zatrudniam trenerów, organizuję zawody, organizuję obozy, organizuję dużo różnych rzeczy z tym związanych, dlatego to mi dużo czasu zżera. Ja mniej więcej dziennie mam 5 treningów z dziećmi, czyli na przykład prowadzę zajęcia w KSW, tu w Pandze prowadzę, w szkołach podstawowych prowadzę, w przedszkolach prowadzę, czyli mniej więcej mam dużo roboty, jeśli chodzi o te dzieci, ale na szczęście jeszcze mi się udaje pogodzić tą moją pracę z tym, żeby sam prowadzić swoje treningi. No i tak to wygląda, ta praca przede wszystkim, ten klub, to mnie kosztowało dużo pracy, żeby to doszło do takiego etapu, jak dzisiaj jest. Czyli sądzę, że ten klub już na Bemowie jest coraz bardziej rozpoznawalny, ale w przyszłości chcę, żeby już tutaj przede wszystkim na Bemowie, w Warszawie, może w przyszłości w Polsce, każdy wiedział, co to jest za klub, żeby ludzie przyjeżdżali z całej Polski na zawody, które organizuję, żeby ludzie jeździli na obozy letnie i zimowe z nami, bo to sądzę, że mało klubów jest w Polsce, gdzie prowadzą mieszane sztuki walki dla dzieci. Przede wszystkim to mieszane sztuki walki to się zaczynają od któregoś tam roku życia, ale na początku to wszystko polega na tym, na ogólnorozwojówce, czyli przede wszystkim wzmacnianie wytrzymałości, gimnastyki, czyli pady, przewroty, jakieś gwiazdy, elementy siłowe, no ale przede wszystkim to się składa na gimnastyce i dopiero później wprowadzamy jakieś różne elementy sztuk walki, elementy boksu, elementy grapplingu, judo, zapasów. i tak to działa. Mogę cię jednak podstawić tutaj ten statyw z mikrofonem, kliknąć tam nagrywa i byłoby równie dobrze. Znaczy, generalnie wiem, że pamiętam, rozmawialiśmy, że bardzo lubisz pracę z dziećmi, fajnie, że się realizujesz zawodowo też w tym kierunku, bo pamiętam chyba wywiad nasz z WCA sprzed 2 lat, to byłeś zajarany właśnie pracą z dzieciakami. Natomiast chciałbym więcej porozmawiać o Dragon Fight Night. Jak wygląda twój kontrakt? Czy jest kontrakt na jedną walkę, czy planujesz się z tą organizacją związać na dłużej? Jak wyglądają twoje plany w tej federacji? Na razie mam ustaloną jedną walkę, chociaż nie oszukuję, że chciałbym się związać na dłużej. Dlaczego? Bo to jest federacja, która właśnie jest organizowana niedaleko Warszawy. A mam wielu przyjaciół, którzy są moimi wielkimi fanami i też przede wszystkim dla nich teraz można powiedzieć też walczę, bo oni mnie przekonali do tego, żeby wystartować, dalej walczyć, żeby nie inwestować jeszcze w ten swój klub tak mocno, tylko jeszcze się pobić, popromować swoje nazwisko. Teraz na mojej trybunie będzie ponad 100 osób, więc całkiem fajnie, będzie dużo rodziny, dużo znajomych, przyjaciół, będzie naprawdę bardzo fajna ekipa, dlatego zależy mi, żeby te moje walki były niedaleko Warszawy, że po prostu cała moja ekipa mogła dojechać, kibicować mi i wiem, że ja po prostu tam wyjdę, ja tam zrobię swoje, prawda, wejdę sobie do klatki, pobiję się, to co ja robię codziennie, ale wiem, że dla nich to będzie takie coś, co jest coś pięknego, że brat, prawda, brat albo rodzina walczy w klatce, oni przyjeżdżają, krzyczą tutaj, tak, później razem świętujemy to wszystko, czyli tak naprawdę można powiedzieć, że robię to dla nich, żeby przeżyli fajne, niesamowite uczucia i chciałbym właśnie niedaleko Warszawy się bić, żeby każdy miał możliwość po prostu i dojechać. W ten sposób, czyli jeszcze nie jedną walkę na pewno stoczę w tej organizacji. Twoim przeciwnikiem miał być Dmitrij Gorbatov. Bodajże rozmawialiśmy chwilę przed wywiadem, mówiłeś, że dwukrotnie zmienił się przeciwnik. Jak to wygląda na chwilę obecną? Tak, wczoraj mi się znowu zmienił przeciwnik, ale mam nadzieję, że to już będzie ten przeciwnik. Bo mój game plan cały czas się zmieniał, można powiedzieć codziennie. Lecz na szczęście będę mógł realizować w tej walce swoje mocne strony, czyli każdą płaszczyznę, mocno stójka, mocno parter, mocno zapasy, czyli to co lubię, czyli każdą płaszczyznę przede wszystkim. Tak, zmienił mi się przeciwnik, ten przeciwnik walczył z moim przyjacielem z mojego klubu, z Olkiem Rychlikiem i też będę miał okazję, żeby po prostu go pomścić, bo Olek właśnie przez mały błąd niestety przegrał tą walkę, wygrywał walkę, ale niestety w MMA są takie właśnie sytuacje, często się dzieją, że troszkę mniej koncentracji i dziś tam przeciwnik gdzieś się wkręci, coś, wykończ tą walkę. Dlatego zamierzam być cały czas skoncentrowany. Wiem, że mój przeciwnik bardzo mocno się klei i tym też będzie mi też chciał zdrowie zabrać, ale się tego nie boję. Przećwiczyłem tutaj, naprawdę zrobiłem mocny okres treningowy po tą walkę, dlatego nie boję się żadnej płaszczyzny, jestem bardzo mocno przygotowany, nie mogę się tej walki doczekać. Jeśli wspomniałeś przed chwilą o koncentracji, czy nie dekoncentruje cię takie zmiany przeciwnika? Powiem ci tak, jak mi się zmienił pierwszy raz przeciwnik, to usiadłem i się trochę tak, wiesz, smutno mi się zrobiło po prostu, że po prostu szykowałem się, już naprawdę był tak game plan, psychicznie się nastawiałem, już sobie go wyobrażałem, robiłem sobie wizualizację jego, czy tak jak to mniej więcej powinno wszystko wyglądać, jak on wygląda, jego twarz, prawda, jak w walce on będzie się zachował, to wszystko sobie wyobrażałem w głowie. Ten przeciwnik mi się zmienił i przez chwilę miałem taką sytuację, że nie miałem żadnego przeciwnika, to dla mnie było najgorsze, bo wiedziałem, że włożyłem dużo pracy, przede wszystkim też dla moich przyjaciół, bilety wszystkie się sprzedały, prawda, sobie zarezerwowali ten wieczór i zależało mi najbardziej, żeby do tej walki po prostu doszło. No i chwilkę się podłamałem, ale na szczęście znaleźli mi przeciwnika, znaleźli mi o wiele lepszego przeciwnika, bardzo wymagającego, dlatego też musiałem troszkę, co też w tym było fajne, też mi to bardzo zmotywowało. Niestety ten przeciwnik bardziej wymagający wczoraj odpadł, też z nie wiadomo jakich przyczyn. Dali mi właśnie tego przeciwnika, który walczył z Aleksanderem Rychlikiem. Będziemy walczyć w catchweight, czyli to będzie do 80 kg. Czyli jestem przekonany, że będzie ode mnie o wiele cięższy na wadze, znaczy w dniu walki, ale dzięki temu ja po prostu nie stracę duszy robiąc wagę. Co jest w tym wszystkim najfajniejsze, będę sobie jadł do końca wszystko co chcę, po prostu ostatniego wieczoru bardziej się odleję, zrobię sobie kupę na noc i na rano będzie po prostu fajna waga. Wspomniałeś o tym, że na twojej trybunie będzie około setki osób i później będziecie razem świętować. A czy to nie jest dla ciebie takie dodatkowe obciążenie, gdyby ta walka nie poszła po twojej myśli i zamiast tego świętowania tych 100 osób byłby po prostu smutek tych ludzi pogalić? To po prostu świadomość, że jest tylu twoich znajomych, jest twoja rodzina, tak jak sam wspomniałeś, na trybunach jakoś nie spina cię bardziej? Czy jak to wygląda u ciebie? Bo każdy zawodnik reaguje na to inaczej. Jedni lubią, gdy na przykład matka ogląda ich walki, inni tego nienawidzą. Niektóre matki lubią oglądać walki, niektóre nie oglądają. Jak to jest u ciebie? Powiem ci tak, szczerze mówiąc, jeszcze nigdy się nie spotkałem z taką publicznością. Max chyba było 20 osób na mojej walce, ale tak jak mi znajomi opowiadają, że jak jest taka duża publiczność, to jeżeli jesteś w klatce, to oni dają ci tą moc. Po prostu często w walkach jest taka sytuacja, że po prostu brakuje ci tlenu, prawda, za mocno się spiąłeś w danej akcji i tak dalej. Nagle musisz zacząć walczyć charakterem, a to jak oni jeszcze będą krzyczeć moje imię, moi bliscy, to po prostu to mi doda po prostu skrzydeł moim zdaniem w tej walce i to moim zdaniem to jest troszkę stresu, znaczy to jest stresujące, moim zdaniem to jest bardzo motywujące, bo ja czekam po prostu na ich ryk, na ich okrzyk, żeby po prostu mnie podniósł, żeby po prostu ruszył w tego przeciwnika, czekam na to, aż po prostu oni krzykną, a mój przeciwnik się cofnie do tyłu, a ja wtedy zaatakuję. No, liczę na ich wsparcie, że będzie głośno na tej hali i nie mogę się tego doczekać, bo aż sobie nie mogę tego wyobrazić po prostu, że wszyscy krzyczą moi bliscy moje imię, a ja po prostu się biję tam dla nich, trzaskam typa, no. Będzie fajnie. Chciałbym poruszyć temat przygotowań, bo tak się spotykamy na wywiadach FANGa, WCA, FANGa, WCA. Jak to wygląda? Czy rzeczywiście między w tych dwóch klubach głównie się przygotowujesz, czy jednak w którymś częściej? Jak to wygląda? Powiem tak, ja zawodniczo trenuję przede wszystkim w WCA. Tam robię codziennie treningi o 11:00. Tam mamy ekipę, tam się mocno przygotowuję. No, tam przede wszystkim wyglądają moje przygotowania pod walkę. Jeśli chodzi o FANGę, to ja można powiedzieć przede wszystkim też w FANGze pracuję, bo ja tu dużo prowadzę zajęć personalnych, dużo też, tu też prowadzę treningi z dziećmi, też przede wszystkim jestem bardzo zżyty z Radkiem, właścicielem FANGi, traktuję go jak mojego ojca i po prostu mam sentyment do tego miejsca, kocham to miejsce, naprawdę bardzo dużo tu życia spędziłem, to było takie miejsce, gdzie były gorsze dni, przyjeżdżałem sobie tu na matę, mam kluczyk, po prostu sobie trenuję, prawda, a kto ma takie możliwości, że może sobie w każdej chwili po prostu przyjechać gdziekolwiek, jesteś sam sobie na sali, po prostu sobie robisz co chcesz. Bardzo dziękuję Radkowi za to, że po prostu dał mi taką możliwość, że mogę tu po prostu rozwijać swoje umiejętności i cieszę się, że mamy taki dobry kontakt, że właśnie wspiera mnie cały czas w tym wszystkim, w tym moim sporcie. Codziennie mogę sobie z nim porozmawiać, codziennie daje mi pomocną dłoń i bardzo fajnie. Też wiem, że na początku było też trochę elektrycznie między tymi dwoma klubami, bo nie wiedzieli, bo albo tu trenujesz, albo tu, prawda? Miałem taką sytuację, lecz mam nadzieję, że te dwa kluby zrozumiały to, że ja nie wybiorę jednego klubu, ja jestem zawodnikiem WCA i jestem zawodnikiem FANGi i tak będzie. No mam nadzieję, że oni to zrozumieją, nie będą po prostu mi skrzydeł podcinać, ale na dzień dzisiejszy jest w porządku, nie mam żadnych z tym konfliktów, więc bardzo się cieszę, że jestem zawodnikiem WCA, bardzo się cieszę, że jestem zawodnikiem FANGi i tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Spora grupa zawodnicza WCA wystąpi na gali Dragon Fight Night 4, między innymi Alan Kwieciński, z którym przed chwilą tutaj się przygotowywaliście, którego bardziej ty przygotowywałeś pod tą walkę. Czy jest to jakaś dodatkowa motywacja, że po prostu przyjdziecie razem na trening i później walczycie na tej samej gali w kilku zawodników? Przede wszystkim to będzie motywacja, jak będziemy w szatni, prawda? To będzie fajny nastrój, każdemu pionę przybije na wyjście, to tam będzie najfajniejsza atmosfera, ale tak, bardziej chyba będziemy to traktować po prostu jako trening, po prostu wyjść, zrobić swoje i tyle. Bardzo się cieszę, że tyle zawodników właśnie z WCA startuje. I super, mam nadzieję, że będzie taki więcej gal, że po prostu nie oszukujmy się, WCA jest naprawdę bardzo mocna, ma bardzo dużo mocnych zawodników, że po prostu będą takie walki WCA kontra reszta, prawda? I to też fajnie będzie promować klub i my będziemy mogli się bić. No i o to w tym wszystkim chodzi. No i bijcie się jak najczęściej, jak najwięcej. Dzięki Emil za poświęcony czas na ten wywiad i co, do zobaczenia po gali Dragon Fight Night. Dziękuję bardzo, pozdrawiam was wszystkich i trzymajcie za mnie kciuki.